Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj opowiemy sobie o tym nieszczęsnym Hellevatorze. Dlaczego niektórzy go mają, dlaczego niektórzy nie mają, co się w ogóle wydarzyło, co z kodami, bo też dużo osób mnie o to pyta, no i jak to będzie po prostu wyglądać. Powiem wam, że pierwszy chyba raz, odkąd gram w tą grę, tak ogromny błąd na taką skalę i takie spustoszenie, można by powiedzieć, przyniósł do gry, no ale do tego sobie na spokojnie przejdziemy. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka. Możecie pisać komentarze, czy u was akurat jest Hellevator, czy nie ma. Ja zaraz przedstawię listę serwerów, które powinny go mieć. No i zostawiajcie suba z dzwonem. Już mamy ponad 17 tysięcy. Wczoraj przebiliśmy tą liczbę, więc no bardzo, bardzo fajnie i myślę, że jeszcze z półtora roku, z dwa lata i wreszcie będziemy mieć te upragnione 20 tysięcy. To już będzie taka piękna liczba, także już niebawem. No i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu i opisie. No i dobra, myślę, że powolutku możemy zaczynać. O co w ogóle chodziło? W piątek o godzinie 16 miał wystartować Hellevator, już druga edycja, bo pierwsza była bodajże w marcu, czyli taki evencik gildyjny, który po prostu polega na tym, że mamy 500 poziomów, jak tutaj widzicie, schodzimy sobie w dół, im niżej, tym są potworki oczywiście mocniejsze, możemy walczyć za takie specjalne bilety, możemy również za grzybki, no i leciały nam nagrody. Nagrody bardzo różne i bardzo fajne, nawet dla graczy free to play dużo było jedzonek, dużo kryształu, dużo grzybków, jakiś gold, jakieś drewno i tak dalej. No powiem wam, że event bardzo, bardzo udany i wiele osób propsowało. No i teraz właśnie miała być druga edycja tego eventu i co się wydarzyło? Okazało się, że na serwerach, na których jeszcze jest stary backend, event był totalnie, totalnie zbugowany. Oczywiście w tym momencie większość serwerów jeszcze ma stary backend, więc na większości serwerów było to totalnie zepsute. Powiem wam, że taki spam dostałem na Discordzie, na Instagramie, w komentarzach pod tym filmem o kodach, że masakra. Ja już się nie chciałem wypowiadać, bo nie miałem czasu za bardzo w ten weekend, miałem egzaminy i tak dalej. Wczoraj coś tam na streamku pogadaliśmy. No ale jednak stwierdziłem, że warto nagrać takie oficjalne stanowisko i w ogóle wam powiedzieć, co chodzi, bo widziałem, że dużo osób nie wie. Więc tak jak mówię, było coś takiego, że te nagrody na starym backendzie były całkiem zbugowane, strasznie zbugowane. Ludzie sobie farmili miliony owocków, miliony grzybków, golda też bardzo dużo, no wszystkiego. Każdy miał inne te nagrody, no totalny chaos i totalny rozpiernicz. Zresztą wiele osób pisało, że właśnie nafarmiło tam sobie tysiące grzybów, to nic, naprawdę ludzie potrafili setki tysięcy, jak nie miliony grzybów nafarmić, więc no totalny, totalny rozpiernicz. Tu wam mogę pokazać taki przykład, jak widzicie mamy screena, to jest słabej jakości, ktoś powie, że fotomontaż, ale nie, nie jest to fotomontaż, takie wartości również się zdarzały. Spójrzcie sobie na ilość grzybków, spójrzcie sobie na ilość golda, mimo że to jest tam niski level, bo to jest W54, w sensie niski, no jak na taką ilość golda, spójrzcie sobie na ilość jedzonek, totalna masakra, nie? No i co postanowiliśmy zrobić? Oczywiście szybko to zostało odnotowane. Warto zaznaczyć, że to był piątek po południu, więc już powoli tam przestawali grać, w ogóle w sensie przestawali pracować Playa Games. Moim zdaniem, jeżeli odpalają jakiś, nie wiem, nowy serwer, nowe eventy i tak dalej, właśnie, bo oni przeważnie to robią właśnie tak w piątki o godzinie 16, żeby na weekend gracze sobie mogli pograć, co jest jak najbardziej fajne, no ale jednak jeżeli coś takiego większego startuje, to moim zdaniem powinien być jakiś zespół powołany, który po prostu będzie pracował akurat w weekend i generalnie ogarniał tego typu rzeczy, jeżeli coś się wysypie czy coś, no ale nie istotne. To już nie ode mnie zależy, to tylko taka moja sugestia. No i co dalej? Stwierdzili, że no wiadomo, no ludzie byli zszokowani, straszny spam, straszny tam dużo rzeczy się działo. Stwierdzili, że zrobią cofkę. Cofkę, która mogła być zrobiona do tego samego dnia, do godziny 4 nad ranem, bo wtedy są robione, na to wychodzi zapisy, jakichś tam baz danych i tak dalej. No i po prostu jakoś, nie wiem, o godzinie 22 czy coś koło tego, serwery wstały ponownie i mieliśmy na postaciach swój progres z godziny 4 rano tego dnia. Odnośnie kupionych grzybów, to tam już się nie będę zagłębiał, ale chyba jakieś zwroty miały być czy coś takiego, to już nawet nie wiem, co tam jeszcze. No i trzeba było od nowa po prostu wszystko zrobić. Jeżeli ktoś nie zrobił od razu po północy, tylko w ciągu dnia, to musiał jeszcze raz swoją awkę przeklikać tam, no wszystko generalnie porobić, nie? Więc to też nie każdy w piątek o 22 musiał czekać, bo te serwery też chwilę tam nie działały, chciał czekać i po prostu to robić, więc też podejrzewam, że trochę ludzi straciło na tym. No ale właśnie, coś takiego zastosowali, no i wszystko wróciło do normy, te wartości grzybów i tak dalej. Tak więc o to chodziło, taki był błąd.
Takie znaleźli rozwiązanie. No i Helevator na starym backendzie został totalnie wyłączony. Tak jak widzicie, tutaj mam ten Helevator, to jest W55, czyli nowy backend. Tak, tutaj na serwerze na przykład W50, czy każdym innym ze starym backendem, jak widzicie, jest under construction. No i po prostu tego Helevatora nie ma. Kiedy on będzie? Dużo osób pyta. Przede wszystkim tak, teraz był weekend, bo w ogóle wiadomo, w weekend nie pracują. Z tego co wiem, ma po prostu zostać się temu przyjrzany. Ma po prostu, mają wyłapać te błędy, co tam to spowodowało, że się tak dzieje, i w jakiejś tam przyszłości, jeszcze nie mamy określonej, jak ja to nagrywam na ten moment, kiedy dokładnie ten Helevator będzie ponownie na tym starym backendzie włączony. Dostaliście rekompensatę w postaci 50 grzybów, w sensie no wszyscy dostali. Która no wiadomo, dla graczy free to play jest całkiem przyjemna, jakby nie patrzeć. No i co dalej? Jest, tego co wiem, serwer W54, W53 i chyba serwer pierwszy niemiecki jeszcze tej nagrody nie dostał, coś tam im nie zadziałało, no ale dzisiaj ją mieli przelać, więc możliwe, że jak ten film wlatuje, to już ją po prostu dostaliście, bo też widziałem, że o to pytaliście. Jeżeli chodzi o listę serwerów, to też dla was mam, jak widzimy, tutaj jest lista właśnie serwerów z nowym backendem, gdzie Helevator działa tak, jak działać powinien. No i mamy tutaj z międzynarodowych, to jest 22, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55 i 56. Natomiast jeżeli chodzi o polskie, to jest WP 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 31 i 36. Więc tak wygląda tutaj lista. No możecie sobie zatrzymać, zerknąć, jeżeli gracie na innych, no ale chyba międzynarodowe i polskie najbardziej nas w tej sytuacji interesują. Więc na tych serwerach po prostu ten Helevator powinien działać tak, jak było to zaplanowane. Co ja o tym wszystkim sądzę? No powiem wam, że lipa, nie? W sensie fajnie, że chociaż jakoś zareagowali, chociaż no nie da się każdemu dogodzić. Na pewno ktoś tego dnia przez to nie zrobił awki, bo na przykład, nie wiem, to był piątek, wieczór, już go nie było w domu i nie miał czasu wchodzić na grę, żeby przeklikiwać awkę, więc na pewno ktoś jest poszkodowany, coś tam też z kalendarzem dziennym było, no ale taka cofka wydaje mi się, że lepsza niż jakby zostawić oczywiście te tysiące, jak nie wiem, tam więcej kont z jakimiś milionowymi wartościami grzybów, tam golda i tak dalej, jedzonek, nie? I tutaj właśnie się nasuwa pytanie, bo widzicie, coś takiego się wydarzyło, no i zrobili tą cofkę, wszystko fajnie, wszystko w porządku, jakoś tam to można powiedzieć ogarnęli w ten piątek do tej tam, z tego co pamiętam, około 22 czy tam nawet troszkę wcześniej, no ale właśnie, jeżeli był błąd z tym dodatkowym levelem, dodatkowymi dwoma levelami tak naprawdę z pakietu, który był tam w wakacje zeszłego roku, no to wtedy już cofki nie dało się zrobić, mimo że oni już o tym wiedzieli tam o 10 czy o 11, więc ta cofka to było zaledwie kilka godzin dosłownie, no i wiadomo, każdy by był zadowolony, a przez ten błąd z tym levelem też bardzo dużo osób tą grę opuściło. Wiadomo, że tutaj zaraz ktoś powie, to nie jest na taką skalę, oczywiście zgadzam się z tym, no ale skoro teraz można było tą cofkę zrobić do tej czwartej, bo tak jak mówię, o czwartej zawsze tam serwery są offline na kilka minut, bo wtedy się tak jakby chyba robi ten zapis danych, no nie wiem, ja się nie znam, nie wiem, w każdym razie no, jeżeli wtedy się dało, jeżeli teraz się dało, to wtedy również mogło się dać i na pewno dużo graczy by przy sobie dzięki temu zatrzymali, bo wiele osób, tak jak mówię, zrezygnowało ze względu właśnie na ten błąd z tym levelem, że tam zamiast jednego z pakietu to dostawało się trzy, przynajmniej niektórzy, nie? Niektórzy dostawali jeden, niektórzy trzy, to tam zależy. No ale mówię, to nie jest na taką skalę, więc no tutaj chyba dlatego taka jest odpowiedź, a nie inna. Dobra, i ostatnia kwestia, chyba wszystko powiedziałem, jeżeli o to chodzi. No dla mnie, tak jak mówię, ja na to patrzę troszeczkę z dystansem, dlatego że ja jestem troszeczkę po drugiej stronie barykady, więc jakby ja to wszystko obserwuję, jakoś się tym bardzo nie przejmuję, można powiedzieć, że jestem nawet przyzwyczajony do tego typu rzeczy, ale zdaję sobie sprawę, że osoba, która naprawdę płaci grube tysiące, nawet bym powiedział, czy to właśnie w Polsce złotych, czy tam jakieś euro i tak dalej, żeby w tą grę grać i tam być w topce i tak dalej, i takie rzeczy co chwilę się dzieją, jestem skłonny sobie wyobrazić, że po prostu no zniechęca to i dużo osób widziałem, że z okazji tego błędu również tą grę opuściło, może nie tyle co przez ten błąd z levelem, no ale jednak tak czy siak sporo ich było, więc no nie wiem, czemu tak się dzieje, powiem wam, nie wiem, czy oni tego jakoś nie testują, czy o co chodzi, że to na nowym działa dobrze. Też miałem taki pomysł, żeby po prostu marketingowo to specjalnie, bo teraz wszyscy narzekali na ten nowy backend, że tam błędy, że wolno chodzi, że to, że tamto, no a teraz wszyscy będą chcieli tego nowego backendu, bo dzięki temu sobie
Hellevator odpalą i poklikają, natomiast reszta tego Hellevatora po prostu nie ma, no ale nie wiem, to taki mój żarcik oczywiście, bo wiadomo, że nie przez to tak to wyglądało. Odnośnie kodów, bo to też was może bardzo ciekawić, kodzik na W56 oczywiście jest, jak widzicie, nad moją głową w tym momencie tutaj, możecie go sobie używać, jeżeli o niego chodzi, to wszystko działa. Natomiast tak, jeżeli chodzi o ten Neutral Hell, który był dostępny tam do wczoraj, do 23.59, to ten kodzik działał po prostu na serwerach z nowym backendem, gdzie Hellevator był odpalony, dlatego że ja tam nic nie mówiłem, nie zdejmowałem tego filmu, no bo jakby logiczne, jak osoby, które nie miały Hellevatora, no to nie mogły tego kodu użyć. Masę pytań o to widziałem, czemu nie działa mi kod? No jak może ci działać kod, który jest pod Hellevator, jak u ciebie na serwerze Hellevator jest zamknięty, nie? Więc tak jak mówię, jeżeli o to chodzi, to po prostu te osoby nie mogły tego kodu wpisać, a jeżeli ktoś gra na nowym backendzie, to ten kodzik jak najbardziej do wczoraj, do wieczora działał. Oczywiście będę się starał, że jak od nowa uruchomię Hellevator, to żeby jakiś kod był kolejny, będę o to dzisiaj pisał, żeby jakiś dali kolejny, nie wiem, Neutral Hell 2 czy coś takiego, jak cokolwiek tak naprawdę, żeby również osoby, które na tym starym backendzie będą klikały Hellevator, również miały taki bonus, jak miały te na nowym, więc będę starał się to załatwić i tam zasugerować, to pierwsza sprawa, natomiast druga, no bo tak jak mówię, ktoś użył tego kodu od razu pewnie o 16, potem była cofka, stracił wszystkie nagrody z tego kodu, a z tego co wiem, potem jak próbowała go użyć, to albo było, żeby dołączyć najpierw do turnieju, czego nie mogliście zrobić, bo po cofce jakby Hellevator został wyłączony, albo pisało też, że można użyć tylko jednego kodu na konto, więc jakby, no będę się po prostu starał, żeby jakiś drugi kod z tej okazji dla tych na starym backendzie został przyznany, więc no będę was informował po prostu. No ale jeżeli chodzi o W56, to on jeszcze działa przez tam około miesiąc, więc tu możecie sobie go na spokojnie używać, jeżeli ktoś jeszcze nie użył. No i chyba tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, możecie pisać, co wy o tym wszystkim sądzicie, czy zostaliście jakoś tam, czy w ogóle rekompensata wam się podoba, wiadomo, dla grzybiarza 50 grzybków to niewiele, dla free to play to dość dużo, więc no lepsze to niż nic tak naprawdę. Dajcie znać, czy jesteście jakoś w jakiś sposób poszkodowani przez to, co się wydarzyło, no i możecie w sumie pisać, czy u was jest ten Hellevator, czy nie ma, no mieliśmy tam listę serwerów, wszystko jest podane na tacy. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o tym kciuku w górę, subiku z dzwoneczkiem, możecie pisać, tak jak mówię, komentarze, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu w opisie. Dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!